To więc jeszcze raz, cześć, ja nazywam się Wojtek, przepraszam za małe problemy techniczne na początku. Mam bardzo dużo tematów do omówienia, mamy bardzo dużo slajdów, więc od razu zacznę. Musimy się wprowadzić na pewien określony poziom, jeżeli chodzi o programowanie funkcyjne. Więc zaczniemy od oczywistej teorii, więc monada to jest monoid z kategorii jednofunktorów. Sam już nawet nie za bardzo pamiętam, więc muszę sobie przypomnieć. Jeżeli chodzi o oczywistą teorię dalej, pojęcie monoidu proste, ackie, bardzo proste. Na samym dole matematyczna definicja. To jest tylko i wyłącznie dla przypomnienia dla was, żebyśmy mieli ten sam wspólny język, żebyśmy się mogli dobrze komunikować. Przestraszyliście się, co nie? Część może patrzyła na mnie jak na kosmitę, część się śmiała, oczekiwała jakiegoś podstępu. Mam nadzieję, że jestem chociaż tak troszkę sympatyczny jak on. Myślę, że ci, co byli bliżej drzwi, pewnie zastanawiali się, jak uciec, żeby nie było żadnego przypału. To nie będzie taka prezentacja, nie będziemy poruszać tematów matematycznych. Brzydkie słowa na M pojawiły się pierwszy i ostatni raz. Chciałbym pokazać wam coś, co jako osoba będąca w społeczności programistów funkcyjnych, coś, co mnie niesamowicie drażni. Tak naprawdę miałem wrażenie, że cała społeczność do niedawna, teraz myślę, że część społeczności tylko, skupiła się na tym, aby to zostało elitarne community. I jeżeli nie wierzymy, jak bardzo się to zmieniało na przestrzeni lat, to postaram się to pokazać w kilku następnych slajdach. Natomiast uważam, że ograniczanie celowe takiej społeczności i traktowanie siebie w sposób elitarny szkodzi różnorodności, szkodzi samemu community. Bo jeżeli jest jakakolwiek esencja tej różnorodności community, to chyba najbardziej chodzi o punkty widzenia, o różne punkty widzenia. A poprzez wykluczanie części ludzi, my tak naprawdę sobie ograniczamy te punkty widzenia. Jeżeli spojrzymy na takie community, które bardzo szanuję, nie jestem jego częścią, ale bardzo szanuję rubistów, to widać jak... Dzięki. To widać jak fajne... Widać jak fajne to community jest, jak otwarte na nowości, jak czerpało tak naprawdę z tych dobrych praktyk i tego, co twórca samego języka mówił, że on będzie miły dla wszystkich, no to całe community potem było miłe dla wszystkich innych osób, otwarte i pomagało nowym osobom. To nie był przypadek programowania funkcyjnego. Jeżeli ktoś kojarzy albo próbował się zabrać za programowanie funkcyjne, jest taki popularny dowcip. Znaczy, przychodzi początkujący programista Haskella na IRC-a lub na jakąś inną grupę dyskusyjną i pyta się, jak wypisać coś na ekranie. A wszyscy mu odpowiadają, no proste, musisz użyć IO monady. Skąd ten biedny człowiek, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem funkcyjnym, ma wiedzieć, co to jest monada? Skąd w ogóle ma wiedzieć, że side efekty, czyli efekty uboczne, są problematyczne i dlaczego to akurat w taki sposób jest opakowywane w tym języku? No i po pewnym czasie środowisko się obudziło i całkiem słusznie, bo stwierdziło, mamy taki ładny, piękny, elegancki język, jakim jest Haskell, ale dlaczego go nikt nie używa? No może dlatego, że jesteście tacy nieprzystępni na początku i ten język został ochrzczony językiem akademików i bufonów. Nawet samo community doszło do tego, co widzicie na tym slajdzie, to jest fragment prezentacji. W samym community zaczęło robić się głośno, że może trzeba mówić innym językiem do ludzi. I bardzo fajnie ten temat podsumował Sebastian Grebski na swoim blogu. Jeżeli ktoś nie zna tego bloga, to bardzo polecam. On napisał taki bardzo fajny post po Lambda Days, gdzie porównał dwa smaki programowania funkcyjnego. To jedno takie typowo akademickie podejście, gdzie tak naprawdę my dążymy do tego, żeby rozwiązywać problemy od strony teoretycznej i budować nowe podwaliny. A z drugiej strony to inżynierskie, takie typowo praktyczne, pragmatyczne, z którego ja jestem częścią. I mnie bliżej jest do tego inżynierskiego podejścia, aczkolwiek uważam, że bardzo dobrze jest mieć wybór i tą różnorodność. Tylko nie możemy się zamykać jedni na drugich i traktować się jak dwa kompletnie zwaśnione obozy. Ta prezentacja będzie się skupiała na tej stronie praktycznej, typowo inżynierskiej. Więc przewinijmy i zacznijmy od początku. Ja nazywam się Wojtek i opowiem wam, jak wygląda programowanie funkcyjne na produkcji. Moje zainteresowanie tym tematem nie bierze się znikąd i chciałbym zrobić moje wprowadzenie, jeżeli chodzi o kontekst. Pracuję w małej krakowskiej firmie AppliScale i my tam utrzymujemy bardzo duży system, który jest napisany w Erlangu.
System jest bardzo ciekawej domeny, o której powiemy sobie za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że jesteśmy małym zespołem. Mamy w tym momencie 12 osób, a w sam projekt jest zaangażowane 8. Ta liczba będzie miała znaczenie. Po godzinach jestem współorganizatorem dwóch meetupów. Zapraszamy serdecznie do Katowic, zarówno na Silesian Beamers, jak i na Functional Miners. Wszystkich sympatyków, zarówno programowania funkcyjnego, jak i tych, którzy chcą się tego nauczyć. Więc opowiemy sobie o skomplikowanym systemie i o domenie, którą nazywa się bardzo ładnie po angielsku advertisement tech, czyli ad tech, reklamowa. A konkretnie o real-time biddingu i o programowym kupowaniu reklam. Nie chciałbym się zamykać tylko i wyłącznie na tą domenę, bo mógłbym mówić o każdym skomplikowanym systemie rozproszonym i współbieżnym. To nie jest tak, że mając taką domenę, jak my mamy, jesteśmy niejako zaszufladkowani, że musimy używać tego języka. Wydaje mi się, że każdy, kto ma do napisania jakiś duży, rozproszony, fajny system, taki złożony, będący inżynierskim wyzwaniem, może korzystać z podejścia funkcyjnego i może skorzystać z tego, co na przykład daje Erlang. Ale nie będziemy się do tego ograniczać. Innymi słowy, skupimy się na tych systemach, które w nieunikniony i pewny sposób będą kiedyś, mówiąc kolokwialnie, leżeć. Będziemy je utrzymywali latami, a one w sposób, jak to się ładnie po angielsku mówi, inevitable, kiedyś będą leżeć i będą nam sprawiały problemy. Podchodząc do tego problemu inaczej, do tej domeny i do złożoności, chciałbym wam na samym początku powiedzieć o pewnym balansie między dwoma złożonościami. Bo my tak naprawdę jako programiści cały czas żonglujemy tymi złożonościami. Jeżeli przyjmiemy, że mamy do rozwiązania problem z jakiejś dość skomplikowanej domeny i ta nasza złożoność to jest wypadkowa suma trzech innych tak jakby współczynników, to literka N na tym slajdzie mówi o tym, jakie to są problemy typowo domenowe, takie złożoność, jak się to ładnie mówi, esencjonalna problemu. Na to nie mamy wpływu, bo domena jest tak naprawdę skomplikowana z powodu biznesu. Do tego dochodzi literka B, gdzie mamy tą określoną ilość problemów polityczno-biznesowych, bo każda duża grupa, duży system tak naprawdę obraca się wokół polityki, wokół jakiegoś zespołu, wokół tego, co musimy rozwiązać od tej strony miękkiej. Na to też nie mamy wpływu, no bo takie są organizacje. Nie jesteśmy w stanie zmienić tych dwóch współczynników. To, na co mamy wpływ jako inżynierowie, to ilość problemów pod literką T, którą sobie dokładamy za pomocą narzędzi. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że jeżeli mam złożoną domenę, mam całkiem dużą organizację do zaspokojenia, to nie chciałbym sobie dokładać problemów za pomocą swoich narzędzi, albo przynajmniej chciałbym je zminimalizować. Stąd moje zainteresowanie właśnie Erlangiem. Prawie 3 lata temu brałem udział w dużym projekcie, który był tak zwanym drugim systemem. Czyli przepisywaliśmy istniejący system, który kiedyś był napisany w Javie, a teraz wybór padł na technologię Node.js. Ta technologia nie była dobrym wyborem. To się może, można się śmiać z tego ekosystemu i z tego środowiska, ale w tamtych czasach to był bardzo niedojrzały ekosystem. Było dużo problemów z bibliotekami społeczności. Było dużo problemów z tym, jakie narzucały nam narzędzia. I nie bez powodu ten system był przepisywany właśnie na inny język, inną, powiedzmy, platformę z tej Javy, bo to była decyzja polityczna. Poprzedni system w tej Javie był tak źle napisany, i to nie była wina Javy, tylko raczej programistów, ale ten system był tak źle napisany, że był nieutrzymywalny. I tak naprawdę cały problem, który wynikał z tego, to było tylko i wyłącznie polityczne określenie, że tak, zepsuliście poprzedni system w Javie, więc do tego drugiego systemu dostaniecie wszystko, tylko nie Javę. I nie chciałbym tutaj się skupiać na konkretnych językach, zarówno nie chciałbym celowo kopać ani Node'a, ani Javy, ani w późniejszej części prezentacji C++'a, ale zastanawiałem się cały czas, czy to na pewno są narzędzia dobre do rozwiązywania tego typu problemów. Bo ten projekt to tak naprawdę był duży, rozproszony system, który obsługiwał całkiem pokaźny ruch. I zastanawiałem się, czy Node.js i Java to jedyne narzędzia, które mamy na swoim orędziu jako inżynierowie, żeby ogarniać tego typu problemy. Spotkałem się z Erlangiem.
To nie jest tak, że programowanie funkcyjne i to, co będę wam dzisiaj przedstawiał w prezentacji, to złoty środek. Jeżeli miałbym czarodziejską różdżkę i mógł na was płynąć, żebyście zapamiętali trzy rzeczy z prezentacji, to chciałbym, żebyście zapamiętali właśnie to zarządzanie złożonością, kompromis i te cztery rzeczy, o których powiem na końcu, dotyczące samego języka i tego, co daje programowanie funkcyjne. Jeżeli z czymś programowanie funkcyjne mogłoby wam się kojarzyć, to właśnie nie z monadami, ale z lambdą, z funkcjami, z czymś prostym, nieskomplikowanym, co narzuca nam, programistom, niejako ograniczenia. Chciałbym, żebyście myśleli w tych kategoriach. Mówi się, że programowanie funkcyjne przeżywa renesans, tak? No bo nie bagatela. Po 50 latach mamy Lispa na maszynie wirtualnej Javy, tak? Lisp w 1960 w tych okolicach. I nagle pojawił się Clojure parę lat temu. Wrócił do łask, można powiedzieć. Dlaczego tak jest? Dlaczego nagle ten trend się odwrócił i zaczęły te języki powracać? Wiąże się to z kilku powodów, z kilkoma elementami. Jednym z nich może być na przykład to, że pojawiają się coraz częściej bardziej rozproszone problemy. Mamy większe maszyny, więcej procesorów. Zaczął się problem pojawiać ze stanem. To jedna rzecz. Inna rzecz to to, jak myślimy i zaczynamy myśleć o swoich systemach w kontekście obsługiwania błędów. O tym już było dzisiaj sporo. Myślę, że jeżeli ktoś był na prezentacji na przykład o utrzymywalnych systemach, wie doskonale, jak sposób myślenia o swoim systemie i obsługa błędów wpływa na to, jak system jest zaprojektowany. Było całą masę informacji na temat mikroserwisów i co to są circuit breakery lub inne tego typu wzorce. Mówiliśmy o domenie i chciałbym wam pokazać, dlaczego u nas programowanie funkcyjne się sprawdza. Te czerwone prostokąty to fragment całego dużego procesu, w którym my bierzemy udział. My tworzymy giełdę czasu rzeczywistego, sprzedaży i kupowania reklam. Mamy bardzo wyśrubowany reżim czasowy, bo pojedyncza aukcja ma się zamknąć w czasie do 200 milisekund. A aukcja to ten cały proces, który widzicie i przejdziemy sobie go po kolei. Czyli użytkownik schodzi na jakąś stronę, widzi puste miejsce jeszcze w tym momencie, w którym wyląduje baner reklamowy. To żądanie idzie do naszego serwera wraz z metadanymi. My na tej podstawie decydujemy, do kogo wysłać informacje o pustym wyświetleniu, które może być kupione. Do nas zgłaszają się osoby, które chcą to wyświetlenie kupić. My decydujemy, kto wygrał i odsyłamy tą reklamę do przeglądarki. Ona się pojawia i widzi użytkownik albo baner, albo filmik, albo reklamę tekstową. 200 milisekund. To po naszej stronie, naszego systemu leży ten największy ciężar, jeżeli chodzi o cały proces związany z reżimem czasowym, bo to my musimy odcinać tych, którzy są wolniejsi, to my musimy podejmować pewnego rodzaju decyzje w ułamkach sekund. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo tak 200 milisekund to można powiedzieć, że jeżeli te reklamy by przychodziły rzadko, to nie jest takie wielkie wyzwanie. Ale w tym biznesie jest jeszcze jeden problem związany z bardzo wyśrubowanymi marżami, bardzo małymi marżami. Żeby zarobić i utrzymać infrastrukturę, my musimy tych reklam zrobić bardzo dużo. Tych aukcji w zasadzie musimy sprzedać i wykonać bardzo dużo. Ta liczba jest okrągła i ona nie jest dokładną liczbą z jednego z ostatnich miesięcy, bo nie mogę podać dokładnych liczb, natomiast ona nie jest przeszacowana. Ona jest wręcz obcięta w dół. Więc mamy 300 miliardów aukcji w ciągu miesiąca. To daje 115 tysięcy aukcji na sekundę, a ponieważ działamy w 5 regionach, to jest odpowiednio mniej, 23 chyba bodajże, tysiące na sekundę. Z taką ilością i z takim reżimem czasowym dzieją się bardzo niespotykane rzeczy na produkcji, które nauczyły mnie bardzo wiele i jestem wdzięczny, że miałem okazję pracować przy takim systemie i uważam, że programowanie funkcyjne i ta maszyna wirtualna, którą mamy do dyspozycji, bo o tym też będzie mowa, bardzo nam tą sprawę ułatwiła. Jeszcze jest jedna ciekawostka z tym związana. Jeżeli ktoś używa takiego powiedzenia, to się bardzo rzadko dzieje, raz na milion. W tym przypadku raz na milion to jest 417 razy na godzinę. Całkiem często jak dla mnie. Także uwaga, bo to wszystko zależy od częstotliwości.
skomplikowana domena, tak? Intuicyjnie czujecie, dlaczego nie lubię, gdy narzędzia dokładają złożoności. Przy tej ilości operacji, przy tej ilości problemów, które mamy do ogarnięcia, tak domenowo, esencjonalnie, my nie chcemy sobie komplikować jeszcze dodatkowo sprawy w związku z narzędziami. Od tej strony praktycznej to wygląda w naszym przypadku tak. To jest zrzut ekranu z zwykłego programu do pomiaru utylizacji czasu procesora. Mamy do dyspozycji na przykład 24 rdzenie, odpowiednią ilość RAMu i te wszystkie rdzenie pracują sobie w bardzo dużej utylizacji, żeby być jak najwydajniejszym, jak najefektywniejszym w tym samym procesie. Uważam, że nie osiągnęlibyśmy takiego stanu, albo przynajmniej mielibyśmy niesamowity problem osiągnąć taki stan, nie korzystając z programowania funkcyjnego i postaram się to udowodnić. Mamy unikalną perspektywę, bo nasz komponent jest częścią jednego dużego, wielkiego systemu, a właściwie seria komponentów jest częścią wielkiego, dużego systemu i część tych komponentów jest napisana w Erlangu, a część jest w C++. I mam mniej więcej porównanie, jeżeli chodzi o złożoność, podobną komponentów napisanych w C++ i Erlangu. I widzimy znaczącą różnicę, jeżeli chodzi o taką prostą rzecz związaną z utrzymaniem. Nie będę tutaj porównywał i mówił o linijkach kodu, bo to nie o to chodzi, żeby mówić, kto za pomocą ilu linijek kodu rozwiązał dany problem. Nie chciałbym, żebyście się skupiali na tym. Ja bym chciał wam powiedzieć o pewnej anegdocie, którą usłyszałem od dotnetowca. Mark Zeman nazywa się ten pan, który sformułował takie fajne pojęcie, które nazywa się pit of success. Jeżeli celem naszym jako inżynierów jest utrzymać stabilność systemu, to jak myślicie, która z sytuacji jest lepsza? Celem jest stabilność, a kuleczka jest naszym systemem. A dlaczego B? Dokładnie. Wkładamy mniej siły w to, żeby utrzymać ten system. Jeżeli, kontynuując to porównanie, powiemy, że górka lub dołek to nasze narzędzia, które nam pomagają w utrzymaniu stabilności tego systemu, to mniejszym nakładem sił w sytuacji B jestem w stanie utrzymać system stabilności i niejako narzędzia mnie prowadzą do tej stabilności i pomagają mi w tym. I tego samego porównania użył Mark Zeman. To, o czym powiedziałem na początku, że jesteśmy małym zespołem. Dużo dzieje się na produkcji u nas. Mamy 5 regionów, dalej mamy 8 osób. Nie jesteśmy oczywiście niezastąpieni i mamy inne działy, które nam pomagają. Takie na przykład związane z typowo tą warstwą niskopoziomową operacyjną. Ale my też jesteśmy inżynierami, którzy są na on-callu, którzy reagują na incydenty, którzy pomagają utrzymać cały system. A jest nas mało. Wydaje mi się, że gdyby nie maszyna wirtualna i technologia plus programowanie funkcyjne, które mocno na nią wpłynęły, nie byłoby to możliwe, żeby ten projekt tak wyglądał. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo rzadko się mówi, bo mówi się w kontekście bardzo negatywnym. Bo mówi się o takich systemach, które są długo żyjące, systemy legacy. Dlatego ja tego określenia nie lubię, bo ono jest nacechowane negatywnie. Mówi się o takich systemach, że są brzydkie, B, brownfield. To nie jest dobry sposób i to nie jest w ogóle... Brakuje szacunku tym ludziom, którzy uważają takie systemy za gorsze, moim zdaniem. Dlatego, że system, który jest rozwijany latami i działa na produkcji i zarabia pieniądze, nie powinien być określany negatywnym, nie powinien być określany w sposób negatywny. A tutaj na slajdzie widzimy tak naprawdę, ile czasu, jeżeli weźmiemy duży system, ile czasu i całego kosztu tak naprawdę utrzymania tego systemu, tego kosztu produkcji i wytworzenia i potem rozwoju tego systemu jest poświęcone właśnie fazie utrzymaniowej. Ktoś mi kiedyś powiedział, że on zdecydowanie bardziej lubi projekty zielone, greenfield, bo się może tam pobawić. Oczywiście, to jest prawda. Ja też takie projekty bym lubił. Natomiast to, ile się nauczyłem za pomocą systemu, który jest na produkcji, który obsługuje całkiem pokaźny ruch, jest nie do przecenienia. I uważam, że każdy powinien brać przy takim projekcie udział. Innymi słowy,
chciałbym, żeby mój system był utrzymywalny, żeby narzędzia nie dokładały mi złożoności przypadkowej i żebym w prosty sposób do tego systemu mógł wrócić i go rozwijać. Bo nie chciałbym spędzać masy czasu na tym, żeby rozwijać system, dokładać funkcjonalność i się kopać tak naprawdę z narzędziami i z innymi rzeczami. Mówiłem o tych ograniczeniach i o tym, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej prezentacji, bo tak naprawdę to, co będę pokazywał, jeżeli chodzi o programowanie funkcyjne i to jak Erlang wpłynął na maszynę wirtualną, z pozoru i z zewnątrz może wyglądać jak takie siłowe upraszczanie. To nie jest tak, że my upraszczamy, bo lubimy upraszczać, albo narzucamy sobie ograniczenia za pomocą programowania funkcyjnego, bo lubimy się ograniczać. My oddajemy naszą, tak jakby można powiedzieć, wolność i ekspresję i dostajemy coś w zamian. Bo przecież nie oddawalibyśmy takich rzeczy jak możliwość mutowania stanu albo możliwość korzystania z globalnego, współdzielonego stanu, grzebania sobie po bebechach innych obiektów. Nie oddawalibyśmy tego za darmo. W tej sytuacji, kiedy my jako programiści funkcyjni narzucamy sobie ograniczenia, ktoś inny z tego może korzystać. I są to twórcy maszyny wirtualnej. I uważam, że bardzo niedocenionym elementem samego Erlanga jest właśnie jego maszyna wirtualna. Bo to nie jest siła w języku i to nie jest... Ten język może jest na pierwszy rzut oka, ma dziwną składnię, bo on pochodzi z prologa, ale siłą tego języka nie jest tak naprawdę on sam, a to, jak on wpłynął na maszynę wirtualną. Przez to, że to jest język funkcyjny i że tak naprawdę twórcy mogli się skupić dzięki tym ograniczeniom, które sobie sami narzuciliśmy na optymalizacji maszyny wirtualnej, my dostajemy bardzo unikalne właściwości. I to nie jest tylko i wyłącznie cecha, taki pragmatyzm ograniczania się. To nie wynika tylko i wyłącznie i nie wpływa tylko i wyłącznie na Erlanga, bo na przykład widać to w innych językach funkcyjnych, takich jak Elm albo Haskell. W tych środowiskach uruchomieniowych również są bardzo ciekawe decyzje podjęte w związku z optymalizacją, tylko i wyłącznie dzięki temu, że język pewne rzeczy ograniczył i narzucił. I drobna uwaga, jeżeli ktoś uważa, że te ograniczenia nie mają znaczenia i maszyny wirtualne nie musiały wpłynąć, tak naprawdę wpływ języka na maszynę wirtualną jest niewielki, polecam zapoznać się, jakie problemy, z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy piszą Clojure albo Scala na maszynę JVM-ową, albo na F-Sharpa, który jest do .NET-u kompilowany. Jakie tam są obejścia i problemy w związku z tym, że ta maszyna nie jest przystosowana do tego, żeby korzystać ze wszystkich optymalizacji języka, ze wszystkich rzeczy, które ułatwia język funkcyjny. I jeszcze nie zacząłem mówić o rzeczach typowych dla programowania funkcyjnego, bo chciałbym zacząć od czegoś, co jest typowe dla Erlanga i ze względu na to, że to jest język funkcyjny, wygląda on to zupełnie inaczej niż w jego obiektowym paradygmacie. Bo chodzi o aktor model. I ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, dobra, ale aktor model to tak naprawdę nie jest typowo funkcyjna koncepcja i tu się zgadzam. Natomiast to, jak Erlang wpłynął na aktor model, pokazuje, w jaki sposób mogliśmy z tego korzystać, oddając pewną wolność ekspresji. Jeszcze jedna rzecz a propos samego aktor modelu i tego, jak on działa. Jeżeli skupimy się na tej koncepcji, że mamy niezależnych aktorów, którzy współbieżnie wykonują kod, mogą się komunikować ze sobą tylko i wyłącznie za pomocą wymiany wiadomości, nie współdzielą żadnego stanu, ale kod w ramach jednego aktora wykonuje się sekwencyjnie, to tak naprawdę dochodzimy do czegoś, co bardzo przypomina programowanie obiektowe. I tak w oryginale Alan Kay miał to na myśli, bo jemu nie chodziło o klasy i obiekty, kiedy on o to mówił, mówił o programowaniu obiektowym, tylko jemu chodziło o przekazywanie i wymianę wiadomości. O to, co tylko i wyłącznie Smalltalk zapamiętał, twórcy języka Smalltalk zapamiętali i zaimplementowali, a wszyscy inni zostawili i wzięli klasy i obiekty. I on nawet powiedział, jest link na samym końcu prezentacji, on nawet powiedział w jednym z swoich wykładów, że chciałby nie użyć słowa klasa, kiedy przedstawiał koncepcję OOP, a położyć większy nacisk na wymianę wiadomości.
tak mógłby wyglądać języki typowo obiektowe. Co do niewspółdzielenia stanu i tego braku możliwości grzebania jednemu aktorowi poprzez drugiego. To jest klasyczny przykład na niezmienność, na immutability. Dzięki temu, że aktorzy nawzajem sobie nie zmieniają stanu i nie wpływają na siebie, my jesteśmy w stanie korzystać i optymalizować pewne rzeczy. I druga rzecz, którą aktor model narzuca, to pewien sposób myślenia o błędach i o sytuacjach niespodziewanych, które się dzieją w systemie. Bo zaczynamy myśleć, co jeżeli wiadomość nie dojdzie, co jeżeli aktor po drugiej stronie nie będzie odpowiadał, co jeżeli go w ogóle nie będzie, jak mamy, przepraszam, adresować sobie tych aktorów w systemie. Zaczynamy myśleć o dostarczaniu wiadomości jako o koncepcji, która musi być wbudowana w nasz failure model, w naszą obsługę błędów w systemie. I jeżeli ktoś nie wierzy, że to może być problem, to spójrzcie na tego tweeta, to jest klasyczna i codzienna sytuacja systemów rozproszonych. Już była, ten żart już był raz na konferencji, niestety. Sam model aktorowy nie dawałby takiej wielkiej przewagi, gdyby nie jeszcze jedna właściwość. Te procesy w Erlangu, które reprezentują aktorów, są bardzo tanie. Nie mają nic wspólnego z procesami w systemie operacyjnym, nie mają nic wspólnego z wątkami. To zupełnie inna encja, inny twór. One są tak tanie, że mogą ich być miliony na zwykłej klasy, średnim sprzęcie, na przykład na laptopie. Jak przy takiej ilości procesów można korzystać jak przy takiej ilości procesu ogarnąć tą złożoność i tą współbieżność? Tak naprawdę, gdyby nie maszyna wirtualna, nie bylibyśmy w stanie tego ogromu ogarnąć. A maszyna wirtualna może to robić tylko i wyłącznie dzięki temu, że język jest funkcyjny i że pewne założenia co do na przykład niezmienności i zarządzania stanem zostały poczynione przez sam język funkcyjny. I że mamy do czynienia z niezmiennością, nie używamy globalnego stanu, nie współdzielimy nic, nie mutujemy. Wspólny stan i jego wszechobecność, działamy z nim na co dzień, programując w innych językach. I da się to ogarnąć, natomiast w przypadku takiej ilości procesów i na przykład maszyn wieloprocesorowych mamy dużo większy problem w optymalizacji tego wszystkiego. I tak naprawdę twórcy maszyn wirtualnych muszą się borykać z bardzo dużą ilością problemów wynikających z tego, jak język jest skonstruowany. To, co jest ważne z kontekstu niskopoziomowego na przykład, to, że dzięki tej niezmienności i tego, że mamy niezależnych aktorów w systemie, można zoptymalizować takie podsystemy jak na przykład odśmiecanie. Erlang słynie z tego, że jako jeden z nielicznych systemów, które działa na maszynie wirtualnej, ma nieblokujący garbage collection. I to jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki temu, że mamy niezmienność i niezależnych aktorów w systemie. Jedną z cech programowania funkcyjnego. Jeżeli zgodzimy się na ograniczenia programowania funkcyjnego w takiej postaci, otrzymujemy coś cennego w zamian. Druga ważna rzecz to, że w systemach dużych i takich, które są rozwijane przez lata, liczy się czytelność. I wydaje mi się, że kiedy patrzę na kod, to chciałbym wiedzieć, co się za nim kryje, bez czarowania się i bez żadnych problemów związanych z analizą i podświadomym kontekstem, który tam muszę aplikować. I oczywiście zawsze, prawie zawsze jest tak, znaczy inaczej. Zawsze jest moim zdaniem tak, że kod jest więcej razy czytany, niż będzie czytany lub zmieniany, niż będzie pisany lub zmieniany. Czyli my musimy optymalizować tworzenie kodu pod jego czytanie, a nie pod tworzenie. Druga ważna rzecz, która wynika bezpośrednio z tego, co mamy na slajdzie, to, że jeżeli zorganizujemy sobie nasz system wokół niezmienności i będziemy starali się, aby nasze funkcje były czyste, żeby nie miały efektów ubocznych, na przykład odwołań do bazy danych, to będzie nam łatwiej to testować, ale również analizować i myśleć o tym systemie. Tak jak widzimy na slajdzie, będziemy w stanie czystą funkcję zastąpić samym jej wynikiem na bazie tego, co do niej wchodzi. Bo czyste funkcje działają w ten sposób, że to, co wchodzi, determinuje wyjście. I można to bez żadnego problemu zastąpić. Przy czytaniu kodu to ma olbrzymie znaczenie. Taka czytelność na poziomie kodu to jest bardzo fajna rzecz, ale te czyste funkcje mają taki skutek uboczny, że bardzo łatwo jest organizować sobie system
w coś, co też nie jest typowo funkcyjną koncepcją i nie ma nic wspólnego z programowaniem funkcyjnym, ale bardzo ładnie się wpasowuje w to, że mamy czysty rdzeń samego naszego systemu. To, co w Erlangu się często nazywa error kernelem, a w innych systemach nazywa się modelem, czystym modelem domenowym. Lub tak jak w architekturze ports and adapters, to jest ten rdzeń całego naszego heksagonu. Skupiając się na tym rdzeniu i na tym, żeby on był jak najczystszy i nie miał żadnych efektów ubocznych, możemy dobudować adaptery, które używają tych efektów ubocznych i tam zakodować logikę związaną z obsługą I/O, na przykład ponawianie, circuit breakery i te wszystkie inne problemy, które się wiążą z obsługą zewnętrznych źródeł. Tam możemy zakodować tą złożoność przypadkową, która wynika na przykład z obsługi sieci, obsługi bazy danych i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu jasno i czytelnie zdefiniowane granice systemu i możemy o te granice systemu zbudować sobie kontrakty. Takim motywem trochę wynikającym z programowania funkcyjnego, o którym powiem na samym końcu zamykającym, jest właśnie ta deklaratywność, którą można też osiągnąć właśnie na poziomie architektury. I kolejna rzecz, która wynika bezpośrednio z programowania funkcyjnego, ale nie jest dla niego zarezerwowana, to skupienie na tym, co chcemy zrobić, a nie jak chcemy zrobić. Jeżeli porównacie sobie te dwa przykłady, to tak naprawdę w pierwszym widzimy bardzo dużo szumu składniowego i skupiamy się na rzeczach kompletnie nieważnych z punktu widzenia przetwarzania i logiki. A w tym drugim przypadku to się czyta jak prozę, jak bardzo płynnie i związane z samym modelem domenowym rzecz. Ktoś mógłby powiedzieć, że ten drugi przykład jest nieoptymalny, bo przelatujemy listę dwa razy na przykład. Ja bym się zastanowił, powiedział, to zależy, jaka jest implementacja pod spodem, bo to mogą być strumienie i możemy sobie to zorganizować w sposób leniwy. I ostatnia rzecz, która jest związana z deklaratywnością, a która fajnie obrazuje to, jaką siłę ma deklaratywny zapis, jest właśnie pattern matching, czyli dopasowywanie wzorców. Jesteśmy w stanie, w tym przypadku to może nie wygląda jak koncepcja, którą warto sprzedawać, bo to jest taki cukier składniowy na switcha. Mamy bardzo ładnie zdefiniowany sposób na to, żeby wykonywać różne ciało funkcji w zależności od argumentów. I w tym momencie to wygląda jak zwykły cukier składniowy. Ale chciałbym, żebyście przeszli ze mną na koniec przez jedno ćwiczenie związane z pattern matchingiem. Chciałbym, żeby każdy z was wyobraził sobie w głowie, można zamknąć oczy, jeżeli to pomoże, jak by podszedł do problemu, kiedy chcemy napisać parser binarnego protokołu, który jest zdefiniowany w ten sposób. Czyli pierwsze 4 bity to jest wersja, następna sekcja bitów to jest inna wartość, inna wartość, inna wartość. W ulubionym języku, w ulubiony sposób. Na poziomie bitów. W Erlangu można to zapisać w sposób deklaratywny za pomocą dopasowywania wzorców. I to wygląda strasznie na samym początku, bądźcie ze mną, ale gdy się skupimy na tym, co widać, my przyjmujemy mówiąc potocznie, drutu jakiś datagram, który jest binarką i mówimy, pierwsze 4 bity to stała, która przypasowywana jest do tej definicji, potem następne 4 bity to ta zmienna, to, co jest pod następnymi 8 bitami, wpisz do tej zmiennej wpisz 16 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a na samym końcu resztę wpisz do tej zmiennej. Deklaratywnie jestem w stanie powiedzieć, jak sparsować kawałek binarki, który przychodzi do nas po kablu, mówiąc potocznie, i zapisać go, przełożyć bezpośrednio na zmienne. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy macie do dyspozycji język C albo C++ i to jest tak naprawdę sekwencja przesunięć bitowych, endów, orów, którą trzeba czytać po paru latach, przypominając sobie, jak ten protokół wygląda. Te wszystkie rzeczy, o którym powiedziałem, to ten deklaratywny sposób zapisu. Architekturę zapisaną w sposób deklaratywny łatwo się analizuje i przetwarza. Kod, który jest czytelny i jasny, opisany w deklaratywny sposób, również jest łatwiejszy do analizy. Dzięki tym pewnym ograniczeniom, które sobie nałożyliśmy, uzyskujemy łatwiejszą możliwość rozwoju systemu, na przykład podczas debugowania lub tworzenia nowych funkcjonalności.
I to ma zarówno zalety, jeżeli chodzi o nowe systemy, jak i o systemy legacy, które rozwijamy i utrzymujemy. Dzięki temu, że Erlang jest językiem funkcyjnym, twórcy maszyny wirtualnej mogli zoptymizować wiele aspektów i mogli ukryć i ułatwić nam robotę jako twórcom. Zdaję sobie sprawę, że to podejście nie jest świętym gralem i ma pewnie wady i wszystkie elementy trzeba stosować z rozwagą, ale uważam, że warto dać programowaniu funkcyjnemu szansę, żeby osiągnąć powyższy efekt, taki jak nam się udało. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Proszę. Tak, halo. Ja mam nie pytanie, tylko takie uzupełnienie raczej. Jeżeli chodzi o te bity, to w C++ można by sobie napisać strukturę i tam zadeklarować taką mapę bitową. No i wczytać sobie, znaczy po prostu bufor danych można by zrzutować na ten typ. Ale rzeczywiście plusem pewnie będzie to, że tutaj ten pattern matching po prostu nie zmaczuje nam tych danych, jeżeli na przykład ten nagłówek tam nie będzie miał tej stałej na początku, tak? Na przykład, dokładnie. No to warto było po prostu zaznaczyć, bo teraz by ktoś mógł powiedzieć, że no ale deklaratywnie też sobie napiszemy C++ mapę bitową i będzie podobnie wyglądać, nie? Pewnie. W tym przypadku, co mi chodziło, to tak naprawdę pokazanie, że jeżeli można by było próbować zapisywać coś deklaratywnie w innym języku, to sam przykład, który podałeś z tą mapą bitową, ma też taką wadę, że na przykład co z wieloma wersjami, nie? Mhm. W tym przypadku możemy sobie to zapisać również deklaratywnie na poziomie Erlanga, że ten case obsługuje taką wersję, ten case obsługuje taką wersję. W przypadku C++ musimy coś dołożyć do tego. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo nie jestem ekspertem od C++ i trochę mnie zaskoczyłeś tą mapą binarną. Wydaje mi się, że to też byłby sposób deklaratywny zapisu i też mogłoby to być dużo czytelniejsze niż taka zwykłe podejście. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że to właściwie to, co Erlang oferuje w tym przypadku, to właściwie jest lepsze, bo moim się to właśnie nie zmaczuje, a w C++ po prostu czegoś takiego nie ma. Znaczy, można by było to inaczej robić, ale trzeba było pisać już ify i tak dalej. Okay. No, to i tyle. Dzięki. Dzięki. Jeszcze jakieś pytania? Jak to się stało, że sięgnęliście akurat po Erlanga? No, dosyć ezoteryczny język, a nie wzięliście skali czy... To też był polityczny, to znaczy inaczej. Wtedy, kiedy ten system zaczynał działać, zarówno skala, jak i inne języki funkcyjne na JVM-a były w powijakach. Erlang był językiem, który był sprawdzony przez lata i to też była polityczna decyzja, bo z tego co wiem, CTO był po prostu fanem. Także Erlang wziął się tam z przypadku, to prawda. A czy dzisiaj też byś wybrał Erlanga? Do tego problemu na pewno. To mam takie pytanko, bo tak, mówiłeś o wysokiej wydajności na dość ograniczonym zestawie, to mi się od razu zaświeciło, no dobra, ktoś miał tam problem z Javą, ale znowuż jak pewnie część z Was czytała gdzieś tam jakieś Q&A czy AMA na Wykopie parę miesięcy temu. To był wywiad z kolesiem, który programuje aplikacje pod giełdę. I tam też jest bardzo szybko potrzebna Martin Thompson na przykład. Odpowiedź. I to jest w czystej Javie robione. Z tego powodu, że oni nie pomyśleli o Erlangu? Czy... Nie wydaje mi się. Nie powiedziałem, że w innych językach się nie da tego osiągnąć. Uważam, że to byłoby znacznie trudniejsze. Biorąc pod uwagę to, jaką my mieliśmy możliwość do porównania, czyli C++ z Erlangiem, złożoność i na przykład ilość błędów, które wynikały z danego release'u dla bardzo podobnych komponentów, była nieporównywalnie większa po stronie C++. Nie mogę mówić o dokładnych liczbach, ale problemy... Kiedy zaczynałem pracę, połaziłem sobie po issue trackerze i poszukałem różnych ciekawych problemów, żeby zrozumieć złożoność tego systemu, różnych komponentów. I natrafiłem na takiego buga w C++, który wyglądał mniej więcej w ten sposób. Posiadał cztery kroki w steps to reproduce i QA napisał, że należy
skonfigurować komponent, aby działał z 800, na 800 wątkach, odpalił się na 800 wątkach w C++, odpalić dwa równoległe narzędzia do load testów, każde z narzędzi miało odpalić ileś tam współbieżnych sesji, poczekać 15 minut i uzyska się ten segfault, który on załączył w załączniku jako efekt tego load testu, tych steps to reproduce. I dlatego uważam, że to nie jest niemożliwe, żeby na przykład C++ czy tam w Javie, tak jak powiedziałeś, bo cały HFT, czyli High Frequency Training, to są ludzie, którzy zjedli zęby na optymalizacji i kupują na przykład ciężkie maszyny wirtualne Javy za grubą kasę, żeby nie mieć problemu z garbage collection. To nie jest powiedziane, że się tego nie da zrobić. Ja uważam, że po prostu jest łatwiej. Nie, bardziej mi chodziło o te steps to reproduce, o sam QA i same kroki zostawmy. Bardziej mi chodzi o to, że musisz odpalić 800 wątków, musisz odpalić tyle. Zgadza się, natomiast w tym przypadku chodziło o to, że znowu nie jestem ekspertem od C++, ale z tego co pamiętam, chodziło o to, że wewnętrzna implementacja, która rozdzielała taski po wątkach, zakleszczała się w pewnym miejscu i zaczynała czytać z jakiegoś miejsca śmieciowego dereferencja null pointer. Do widzenia. I spadamy do systemu operacyjnego. Ale trochę tak mówisz, jakby Erlang był odporny na takie. Bo jest. Mógłbym to poruszyć w tej prezentacji, natomiast to nie jest związane ściśle z programowaniem funkcyjnym. I to jest fajny temat, żeby pogadać potem, na przykład, bo będę na chwilę na afterparty, możemy pogadać. I jestem w stanie powiedzieć, że i podać realne przykłady, kiedy system, który był napisany w C++, dostając pewien rodzaj ruchu, był dużo bardziej awaryjny, albo inaczej, awaria była bardziej poważna w skutkach niż w przypadku Erlanga, który na przykład za pomocą tego, co ma wbudowane w bibliotekę standardową i w maszynę wirtualną, był w stanie ten fragment, który był dzisiaj na prezentacji o resiliency, o takich systemach, które się same leczą, są odporne na błędy, które potrafią wyjść z sytuacji samemu i się uleczyć. Jeżeli jest system w Erlangu dobrze napisany, a Erlang w ogóle sam sobie ułatwia to, żeby to w ten sposób napisać, to jest dużo łatwiej wyjść z sytuacji problematycznych, wyjątkowych, które mogą być katastrofalne w skutkach na innych miejscach, w innych językach, w innych platformach. I to nie jest bezpośrednio związane z programowaniem funkcyjnym, dlatego o tym nie mówiłem. Ale tak, jest trochę bardziej odporny i uważam, że to jest do udowodnienia jak najbardziej faktami i danymi. Niemutowalność i oddzielenie właśnie tych danych. To jest jeden z przykładów, dokładnie. Chodzi o te segfaulty, nie? Na przykład, dokładnie. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Po części tak. Nie grzebiesz w danych jakiegoś tam innego procesu, tylko po prostu to masz mały komunikat. No rozumiem. Nie? Nie masz segfaultu. Ewentualnie na przykład, jeżeli zginą, to nie poradzi. I znowu wracając do tego, pewnie w C++ dałoby się osiągnąć ten efekt. Pytanie, jak długo, ile dużo więcej czasu by to zajmowało, nie?